Dobry wieczór wszystkim. Achso, ich muss Deutsch reden, ne? Ja. Entschuldigung, heute Morgen war Englisch. Kein Problem. Freue mich sehr, bei euch zu sein. Cieszę się, że znowu mogę być wśród was. Und ich schlage vor, dass wir mit einem Gebet beginnen. I zaczniemy tak jak ostatnio modlitwą. Und dann machen wir Fortsetzung mit dem zweiten Brief an Timotheus. A potem będziemy kontynuowali rozważanie drugiego listu do Tymoteusza. Jesus, wir möchten dir von Herzen danken für dein Wort. Panie Jezu, z całego serca chcemy Ci dziękować za Twoje Słowo. Wir danken dir, dass es immer wieder aktuell ist. Dziękujemy Ci za to, że ciągle jest ono aktualne. Und auch immer wieder Kraft hat. I jest, jest silne, ma moc. Und ein Licht ist für unseren Weg. I jest światłem na naszej drodze. Und vor allem, dass es uns immer wieder deine Person zeigt. A przede wszystkim pokazuje nam ciągle na nowo Twoją osobę. Und wir bitten dich, dass das auch heute Abend der Fall ist. I prosimy Cię, aby i dzisiaj tak było. Wir bitten dich um deinen reichen Segen. Prosimy Cię o Twoje obfite błogosławieństwo. Für jeden, der jetzt zuhört. Dla każdego, który słucha. Wir danken dir, dass du unsere Herzen öffnen und füllen kannst. Dziękujemy Ci za to, że Ty możesz otworzyć i napełnić nasze serca. Und bitten dich, dass du das heute Abend tust für uns alle. I prosimy Cię, abyś to dzisiaj też uczynił dla nas wszystkich. Amen. Amen. Ja, willkommen zurück. Lasst uns Fortsetzung machen ab 2. Timotheus 1, Vers 8. Dzisiaj będziemy kontynuowali i przeczytamy drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 8 wiersza. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wierz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Wir hatten gesehen, dass Paulus kurz vor seinem Tod noch einmal zu seiner Feder greift. Widzieliśmy, że Paweł na krótko przed swoją śmiercią jeszcze raz chwyta za pióro. Und dann schrieb er seinen letzten inspirierten Brief. I pisze ostatni swój inspirowany list. Und das Ziel dieses Briefes war, seinen jungen Freund und Bruder Timotheus zu ermutigen. I celem było, by jego młodego brata pokrzepić. Paulus würde nicht mehr lang da sein, es gab dunkle Wolken am Horizont, aber Timotheus sollte das Werk weiterführen. Pawłowi nie pozostało już dużo czasu, pojawiły się ciemne chmury na horyzoncie, ale Tymoteusz miał to dzieło dalej prowadzić. Wie hat Paulus das getan in diesem ersten Abschnitt? W jaki sposób to Paweł uczynił w tym pierwszym urywku? Er hat zuerst einmal den Timotheus erinnert an das, was bleibt. Najpierw przypomniał Tymoteuszowi to, co trwa, to, co pozostanie. Die Verheißung des Lebens. Obietnica życia. Vers 1, das ewige Leben. Pierwszy wiersz. Obietnicy życia wiecznego. Was immer passiert im christlichen Bekenntnis, der Besitz des ewigen Lebens bleibt. Cokolwiek by się nie działo, to w chrześcijańskim życiu ta rzecz pozostanie, jest niezmienna.
Und dann hat er Timotheus daran erinnert, dass sie viel gemeinsam hatten und auch, dass er wusste, dass Timotheus ihn sehr lieb hatte. I to, co mieli, kolejną rzecz, którą on przypomina, to przypomina mu te rzeczy, które mieli wspólne i przypomina mu to, że go miłuje. Vers 4 sagt, ich habe gesehen, dass du Tränen vergossen hast damals. I czwarty wiersz mówi, pamiętam łzy twoje. Wahrscheinlich beim Abschied. Być może w czasie pożegnania. Und ihr seht, was Paulus hier tut. Er bereitet den Weg vor. I widzimy, co tutaj Paweł czyni. On przygotowuje drogę. Er verbindet die Herzen. Łączy serca. Und danach spricht er Timotheus direkt an. I potem, po tym wstępie, bezpośrednio zwraca się do Tymoteusza. In Vers 6 kommt er zu seinem eigentlichen Anliegen. Timotheus sollte die Gnadengabe Gottes anfachen. I szósty wiersz wskazuje, pokazuje nam, że Tymoteusz ma, powinien rozniecić na nowo dar łaski Bożej. Es hat einmal jemand gesagt, die Zeit, in der Zeit des Niedergangs gibt es keinen Grund, die Wahrheit weniger hochzuhalten. Ktoś kiedyś powiedział, że w czasach upadku albo gdy się źle dzieje, to nie ma ani jednego powodu do tego, aby słów prawdy mniej się trzymać albo ich mniej przestrzegać. Sondern es ist dann die Zeit, umso mehr darauf zu bestehen. Ale to jest czas, by jeszcze mocniej się na tym oprzeć. Vielleicht hatte Timotheus gedacht, es hat keinen Zweck mehr. Może Tymoteusz pomyślał sobie, że to nie ma sensu. Vielleicht war es ihm auch etwas peinlich, weil Paulus, der große Herold dieses Evangeliums, im Gefängnis war. Może było mu, jakoś wstydził się, bo to Paweł był tym wielkim apostołem tej Ewangelii. Als das Evangelium einen Siegeszug hatte und sich ausbreitete, da war es etwas leichter, sich mit dem Evangelium zu identifizieren. Gdy ta Ewangelia się rozprzestrzeniała, gdy była w tych, można by powiedzieć, miała ten swój najlepszy czas, to wtedy może było łatwiej się identyfikować z Ewangelią. Aber jetzt war Paulus im Gefängnis. Ale teraz Paweł był w więzieniu. Die ganze christliche Botschaft war jetzt mit einer gewissen Schmach verbunden. I całe to poselstwo chrześcijańskie było połączone z pewnego rodzaju hańbą czy też wstydem. Und deshalb sagt Paulus in Vers 8, so schäme dich nun nicht. I dlatego Paweł w 8 wierszu mówi, nie wstydź się więc świadectwa. Aber schon etwas angedeutet, warum Timotheus sich hätte schämen können. I już wspomniałem króciutko, dlaczego mógłby się wstydzić Tymoteusz. Dazu kam, dass im Zentrum des Evangeliums ein Mann steht, der in Schwachheit gekreuzigt wurde. W centrum tej Ewangelii jest człowiek, który w słabości został ukrzyżowany. Dazu kam das Problem aus Vers 15. Alle, die in Asien waren, hatten sich von Paulus abgewandt. Do tego doszło też to, co jest w 15 wierszu. Wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się. Aber Paulus sagt, nein, schäme dich nicht. Ale Paweł mówi do niego, nie, nie wstydź się. Er spricht dreimal von diesem Wort in diesem Abschnitt. I on trzy razy to mówi tutaj w tym urywku. Er sagt nämlich auch, dass er sich selbst nicht geschämt hat, weil er weiß, wem er geglaubt hat. Vers 12. W 12 wierszu mówi, że ja też się nie wstydzę, bo wiem, komu zawierzyłem. Und schließlich spricht er von Onesiphorus, der sich noch nicht einmal der Kette des Paulus geschämt hat. Vers 16. I w 16 wierszu wspomina Onesifora, o którym mówi też, więzów moich się nie wstydził. Und es gibt viele Gründe, warum wir uns nicht des Evangeliums schämen brauchen. I jest wiele powodów, dla których nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii. Paulus sagte schön in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Rzymian 1, 16 Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii. Denn es ist Gottes Kraft. Bo to jest mocą Bożą. Zum Heil jedem Glaubenden. Ku zbawieniu dla każdego. Griechen und Juden. Greka i Żyda. Wenn ihr einmal gesehen habt, wie das Evangelium einen Menschen verändert, dann merkt ihr etwas von seiner gewaltigen Kraft.
I jeśli on zobaczył, jak ludzie starali się zmieniać Ewangelię, to też można było zobaczyć jej wielką moc. In unserem Vers sagt Paulus, schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. I w 8 wierszu Paweł mówi, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Vielleicht geht das noch etwas weiter als das Evangelium. Może to wychodzi jeszcze trochę dalej niż Ewangelia. Es ist die christliche Botschaft und der Herr Jesus steht im Mittelpunkt. To jest to chrześcijańskie poselstwo i Chrystus jest w środku, po środku. Und Paulus sagt, das ist eine wertvolle Botschaft. I Paweł mówi, to jest cenne poselstwo. Wir werden noch darauf kommen, wir haben einen Schatz in den Händen. Jeszcze do tego dojdziemy, że mamy taki wielki skarb w naszych rękach. Und es gilt, diesen Schatz weiterzugeben. I ten skarb powinniśmy przekazywać dalej. Und dann sagt er, noch schäme dich meiner seines Gefangenen. I mówi, nie wstydź się też mnie, więźnia. Ja, es war keine ruhmvolle Geschichte, etwas zu tun zu haben mit einem gefangenen Apostel im Gefängnis. To nie była wcale fajna rzecz, by mieć coś do czynienia z takim, który był uwięziony, z tym apostołem, który był uwięziony. Aber Paulus sagt, das ist eine gute Sache. Ale Paweł mówi, to jest dobra rzecz. Und es ist schon erstaunlich, was er jetzt sagt. I to jest zadziwiające, co on teraz mówi. Sondern leide Trübsal mit dem Evangelium. Ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii. Er sagt nicht, weißt du was, wenn du etwas leiden musst, ist nicht so schlimm. On nie mówi, wiesz co, jak trzeba będzie trochę cierpieć, to nie przejmuj się. Nein, er sagt, sieh zu, dass du etwas mitbekommst. Mówi, nie, zobacz, coś będziesz miał. Er beschreibt das so wie eine, wie eine große Torte. On można by to przyrównać, że opisuje to jako taki wielki tort. Und er sagt, Timotheus, sieh zu, dass du ein Stück abbekommst. I mówi, Tymoteuszu, patrz albo uważaj na to, abyś też otrzymał kawałek. Er sagt, es ist eine gute Sache für einen Christen, wenn man leiden muss, weil man vom Herrn Jesus spricht. I mówi, to jest dobre, jeśli jako chrześcijanin cierpisz z tego powodu, że mówisz o Chrystusie. Und übrigens bezeichnet er, oder spricht er hier von dem Evangelium, als wenn es eine Person wäre. A poza tym też zwróćmy uwagę na to, że on tutaj mówi o tej Ewangelii, tak jakby to była osoba. Er sagt, das Evangelium leidet auch. Ewangelia też cierpi, tak jakby. Ja, das heißt, die Menschen wenden sich gegen das Evangelium. To znaczy, że ludzie zwracają się przeciwko Ewangelii. Und das bedeutet, wenn wir wissen, wie wertvoll das Evangelium ist, dann sind wir auch gerne damit identifiziert und leiden gerne mit. I to oznacza, że jeśli jesteśmy świadomi tego, jak cenna jest Ewangelia, to też będziemy dla niej chętnie cierpieli. Und dann steht etwas ganz merkwürdiges dabei, da steht nach der Kraft Gottes. Ale tu jest też jeszcze jedna rzecz godna uwagi. Wsparty mocą Boga. Was hat denn Leiden mit Kraft zu tun? Cierpienie i moc, cóż to ma razem wspólnego do czynienia? Ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand Wunder wirken kann, das zeugt von Kraft. Ja bym sobie pomyślał, jeśli ktoś potrafiłby cuda czynić, to mówi o mocy. Vielleicht auch, wenn jemand den Leiden entkommen kann. Albo na przykład, gdyby ktoś umiał uciec przed cierpieniami. Paulus sagt, nein, gerade darin, dass jemand bereit ist, Leiden auf sich zu nehmen, gerade darin zeigt sich die Kraft. Ale Paweł mówi, właśnie wtedy, gdy ktoś jest gotowy wziąć na siebie cierpienia, to w tym można widzieć moc. Ich glaube, dass kein Schatz dieser Erde in der Lage wäre, jemanden bereit zu machen, so zu leiden wie Paulus. Myślę, że żaden skarb na tej ziemi nie wynagrodził albo nie byłby gotowy osłodzić komuś albo dać komuś tego albo zastąpić komuś tego faktu, by tak cierpiał jak Paweł. W sensie tym, że dostaniesz co chcesz, ale cierp tak jak Paweł. Nikt by się na to nie zdecydował. Gesteinigt, Schiffbruch, Gefängnis.
kamienowany, przeżył katastrofę statku. Hast du noch gesteinigt? Schiffbruch? Schiffbruch? Und? Gefängnis? Więzienie? Ja, und die Liste ist sehr lang. I tą listę, którą moglibyśmy teraz przytoczyć, jest bardzo, bardzo długa. Paulus erduldete das alles freiwillig. I Paweł cierpi to wszystko dobrowolnie. Das kann nur die Kraft Gottes bewirken. I taką rzecz może zdziałać tylko i wyłącznie moc Boża. Und jetzt spricht Paulus mal ein wenig davon, von diesem Evangelium. I teraz Paweł mówi co nieco o tej Ewangelii. Er sagt, der uns errettet hat und berufen hat mit heiligem Ruf. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Das zeigt den wunderbaren Inhalt des Evangeliums. Wir waren verloren und wir sind gerettet worden. To nam pokazuje tą wspaniałą zawartość Ewangelii. Byliśmy zgubieni, a zostaliśmy wyratowani. Wir waren weit weg, aber Gott hat uns in seine Nähe gerufen. Byliśmy daleko, ale Bóg przywołał nas do swojej bliskości. Es ist eine heilige Berufung und eine himmlische Berufung. To jest to święte powołanie, niebiańskie. Und alles geht von Gott aus. I wszystko rozpoczyna się u Boga, od Boga. Es heißt nämlich nicht nach unseren Werken. Nie na podstawie uczynków naszych. Das ist das schöne am Evangelium. Es hat nichts mit dem zu tun, was ein Mensch tun kann. I to jest piękne w Ewangelii, że to nie ma nic wspólnego z tym, co człowiek mógłby uczynić. Sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Ale według postanowienia swojego. Ja, der Vorsatz spricht von dem großen Plan Gottes. Postanowienie to mówi o tym wielkim planie Bożym. Der ist viel älter als du und ich. To postanowienie jest o wiele, wiele starsze niż ty czy ja. Den hat Gott gefasst, noch vor er das Universum geschaffen hat. To postanowienie Bóg powziął przed założeniem świata, czy wszechświata. Und der Gnade. I łaski. In dem Vorsatz Gottes, wo er beschlossen hat, uns zu segnen, da entdecken wir die Gnade Gottes. W tym postanowieniu Bożym, w którym Bóg powziął, że będzie nas błogosławił, tu widzimy łaskę Bożą. Je mehr wir darüber nachdenken, desto glücklicher wird unser Herz. Im więcej o tym myślimy, tym bardziej szczęśliwe jest nasze serce. Und so erinnert Paulus den Timotheus an den Wert dieses Evangeliums. I tak Paweł właśnie przypomina Tymoteuszowi wartość tej Ewangelii. Diese Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben worden ist. Ta łaska, która dana jest nam w Chrystusie Jezusie. Seht ihr, der ganze Segen des Christentums. To całe błogosławieństwo chrześcijaństwa. Der ganze Inhalt des Evangeliums. Ta cała zawartość tej Ewangelii. Hängt zusammen mit einer Person, Jesus Christus. Połączona jest z jedną osobą, z Jezusem Chrystusem. Jetzt heißt es interessanterweise, die Gnade, die uns gegeben worden ist vor ewigen Zeiten. I co ciekawe jest, że ta łaska dana nam jest przed dawnymi wiekami czy czasami. Wie kann das denn sein? Da lebten wir doch noch gar nicht. Jak to mogło się urzeczywistnić? Przecież nas nie było, nie żyliśmy. Ja, das stimmt, aber da hat Gott schon den Vorsatz gefasst. Tak, nie, nie było nas, ale Bóg już miał to postanowienie. Und in dem Vorsatz steht drin, wie er dich und mich segnen wollte. I w tym postanowieniu jest, czy było zawarte, w jaki sposób on chciał ciebie i mnie błogosławić. Und in diesem Sinn ist die Gnade uns vor ewigen Zeiten gegeben worden. I w tym sensie ta łaska dana jest nam przed dawnymi czasy. Jetzt aber geoffenbart worden ist. Ale teraz jest objawiona. Das ist ein interessantes Wort, geoffenbart worden ist. To jest ciekawe sformułowanie tutaj, objawionej, teraz objawionej. Dieser Ausdruck bezieht sich normalerweise auf die Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. To określenie w zasadzie dotyczy objawienia się Pana Jezusa w mocy i w chwale. Zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 8 am Ende, die seine Erscheinung lieben. Na przykład 4 rozdział, 8 wiersz. Wszyscy, którzy umiłowali przyjście Jego, albo w niemieckim jest objawienie Jego. Ja, wenn der Jesus wiederkommt, mit allen seinen Heiligen. Gdy Pan Jezus przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi.
Aber hier ist die einzige der sechs Stellen, wo das Wort vorkommt, wo es etwas anderes bedeutet. Ale tutaj jest jedyne z tych sześciu miejsc, w którym to słowo się pojawia i w tym miejscu oznacza coś innego. Ihr seht, hier liegt es in der Vergangenheit. Tutaj jest to przedstawione w czasie przeszłym. Es ist offenbart worden. Objawionej. Durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa albo przez właśnie objawione przez objawienie Zbawiciela naszego. Dieses Wort Erscheinung meine ich. I chodzi mi o to słowo właśnie u nas przetłumaczone jako przyjście, w niemieckim jako objawienie, jako ujawnienie się. Es spricht hier von dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus Mensch wurde. I to mówi o tym momencie, o tym czasie, o tym punkcie czasowym, w którym Pan Jezus stał się człowiekiem. Da ist diese Gnade offenbart worden. I w tym momencie ta łaska została objawiona. Wie ist denn diese Gnade geoffenbart worden? W jaki sposób została objawiona? Die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Przez przyjście, czy przez objawienie Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Das sind zwei gewaltige Dinge. Są tu dwie wielkie rzeczy. Das eine ist, er hat den Tod zunichte gemacht. Pierwsza rzecz, zniszczył śmierć. Vielleicht sagst du, da merkt man nichts von, der Tod ist doch noch da. I można by mógłby ktoś powiedzieć, nic z tego nie widać, bo przecież śmierć jest na tym świecie. Er umgibt uns überall. Jest wszędzie wokół nas. Ja, das stimmt. Aber der Tod hat seine Wirkung, seinen Schrecken verloren für Gläubige. Tak, zgadza się, jest śmierć obecna, ale jej działanie, jej strach dla wierzącego stracił swoje znaczenie. Wierzący się jej nie boi. Aus einem Feind ist ein Diener geworden. I z nieprzyjaciela śmierć stała się sługą. Mehr kann der Tod nicht mehr tun. Er kann uns nur noch in die Gegenwart des Herrn Jesus bringen. Ta śmierć nie może nam nic więcej uczynić, jak tylko to, że przenieść nas w obecność Pana Jezusa. Und das Zweite, was der Jesus gemacht hat, hier ist Leben ans Licht gebracht. A druga rzecz, która jest tutaj opisana, to jest to, że życie jest na jaśnię wywiedzione. Es gab das Leben schon. To życie było. Er ist selber das Leben. On sam jest tym życiem, aber es war verborgen. Ale było ukryte. Wir konnten es weder sehen noch erlangen. I nie mogliśmy go widzieć, ani chcieć go, ani osiągnąć go. Aber der Jesus ist gestorben, damit er uns dieses Leben geben kann. Ale Pan Jezus zmarł, aby mógł nam dać to życie. Und jetzt sagt Paulus durch das Evangelium. I Paweł teraz mówi przez Ewangelię. Ihr merkt also, dass er nach dieser Einschaltung von Vers 9 und 10 wieder zurückkommt auf seinen Punkt, das Evangelium. I widzimy, że po tym wtrąceniu w wierszu 9 i 10 na koniec Paweł znowu wraca do tej przez Ewangelium, do Ewangelii. Zu dem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Dla której jestem ustanowiony zwiastunem, apostołem i nauczycielem. Damals gab es noch kein Internet. W tamtych czasach nie było internetu jeszcze. Wenn der Kaiser etwas verkündigen wollte, dann schickte er seinen Herold. Gdy cesarz chciał coś ogłosić, to wysyłał swojego posłańca. Und wenn ein Herold auftauchte und eine Botschaft gab vom Kaiser. I gdy ten zjawiał się ten posłaniec i przekazywał tą wiadomość, dann hörte man gut zu. To przysłuchiwano się temu. Das waren Worte mit Autorität. To były słowa, w których był autorytet. Und Paulus sagt, so ein Herold bin ich geworden. I Paweł mówi, takim posłańcem, takim zwiastunem ja się stałem. Und auch Apostel, das heißt Gesandter. I również apostołem, czyli tym posłanym. Und Lehrer der Nationen. I nauczycielem, w niemieckim jest dodane narodów. Etwas, was es im Judentum nicht gab. Coś, czego nie było w żydostwie. Es hatte mal einen Propheten gegeben, der sollte zu den Nationen gehen. Das war Jona.
Był jeden prorok, który miał czegoś nauczyć, to był Jonasz. Mit einer sehr kurzen Botschaft. I on miał krótkie, bardzo krótkie poselstwo. Aber Paulus war ein Lehrer geworden, der den Nationen den Reichtum des Christus verkündigen konnte. Ale Paweł stał się tym nauczycielem, który narodom objawiał, czy uczył ich tego bogactwa Chrystusowego. Und jetzt kommt Paulus zurück auf diesen Punkt, ja, der Widerstand gegen diese Botschaft. I teraz Paweł znowu wraca do tego punktu, do tego przedmiotu, tego poselstwa. Er sagt, aus diesem Grund leide ich dies auch. Z tego też powodu znoszę te cierpienia. Ja, aus diesem Grund, das ist eine Überschrift über Vers 8, über Vers 9 und 10. Z tego powodu, to jest ten tytuł nad wierszami 9 i 10. 9 i 10. Er sagt, ich kenne die Errettung, ich kenne die Berufung, ich kenne den Vorsatz, ich kenne die Gnade. Znam powołanie, znam łaskę, znam te rzeczy, które mamy tutaj wymienione w tych wierszach. Der Tod ist besiegt und Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Bo śmierć jest zniszczona, a życie i nieśmiertelność jest wywiedziona na jaśnię. Er sagt, das ist die beste Botschaft, die es je gegeben hat. To jest najlepsze poselstwo, jakie kiedykolwiek było. Und es lohnt sich dafür zu leiden. I opłaca się za to cierpieć. Und dann sagt er, aber ich schäme mich nicht. I dalej mówi, ale nie wstydzę się. Und der Grund gefällt mir sehr gut. I ten powód bardzo mi się podoba. Wenn er gesagt hätte, ich weiß, was ich geglaubt habe, das wäre schon sehr wertvoll. Bo gdyby on powiedział, wiem, w co uwierzyłem, byłoby już cenne. Das würde heißen, dass er sich nicht geirrt hat, dass er die Wahrheit geglaubt hat. To oznaczałoby, że on uwierzył w prawdę i się nie pomylił. Das ist auch richtig. I to by było właściwe. Aber was er sagt, ist noch schöner. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ale to, co on tutaj mówi, jest jeszcze piękniejsze, bo mówi, wiem, komu zawierzyłem. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jeden Tag zu bewahren. I pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Ein merkwürdiger Satz, oder? To jest takie szczególne zdanie, prawda? Normalerweise bekommen wir doch als Gläubige etwas anvertraut. Zazwyczaj to my jako wierzący jest nam coś powierzane. Schaut mal, 1 Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Szósty rozdział pierwszego listu, 20 wiersz. Strzeż tego, co ci powierzono. Das heißt, es ist dem Timotheus anvertraut worden. To oznacza, że to Tymoteuszowi coś zostało powierzone. In unserem Kapitel, Vers 14, bewahre das schöne anvertraute Gut. 14. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż, zachowuj. Es ist auch wieder das, was uns anvertraut worden ist. To jest znowu to coś, co jest nam powierzone. Aber jetzt sagt Paulus, es gibt auch ein Gut, das habe ich dem Herrn Jesus anvertraut. Warte mal, kannst du mal noch den 12. Vers lesen? Ja, die zweite Hälfte, ja. Ja, ja. Dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Dass er mächtig ist, das ihm anvertraute Gut, ja? Ja. W niemieckim jest to troszeczkę inaczej oddane, że on mocen jest zachować to, co jemu powierzono. Nie mnie, tylko jemu powierzono do owego dnia. Ist das anders im Polnischen? Ja, im Polnischen steht es, das, was mir anvertraut ist. Okay. Also genau wie in den anderen Versen, ja? Ja. Ich glaube, dass die genaue Übersetzung bedeutet, Paulus hat etwas dem Herrn Jesus anvertraut. Ja myślę, że w tym dokładnym czy w oryginalnym tekście chodzi tutaj o ten fakt, że to Paweł coś powierzył Panu. Und das ist etwas schwer zu verstehen. I to jest ciężko zrozumieć. Und deshalb haben manche den Text geändert und haben gesagt, es muss doch heißen, er hat
Paulus etwas anvertraut. I stąd być może dla wielu było trudno to zrozumieć i dlatego to przetłumaczono, że to Pawłowi coś zostało powierzone. Aber ich glaube, Paulus will genau das sagen. Er will sagen, ich habe alles, mein ganzes Leben mit dem Herrn in seine Hand gelegt. Ale ja myślę, że tutaj właśnie chodzi o to, że Paweł to wyraża tak. Ja całe swoje życie zawierzyłem Panu, powierzyłem to Panu i to jest w jego rękach. Mein ganzes ja mein Seelenheil, ja, meine Rettung. Moje moje zbawienie, moje wyratowanie duszy, moja cała służba. Für das alles vertraue ich mich dem Herrn Jesus an. I to wszystko ja oddaję Panu, ja to kładę w jego ręce. Zawierzam to jemu, powierzam to jemu. Seit dem Tag meiner Bekehrung habe ich für ihn gelebt. Od dnia mojego nawrócenia żyłem dla niego, czy żyję dla niego. Und er sagt jetzt, ich bin sicher, das war eine gute Investition. I on teraz mówi, że jestem tego pewny, że to była bardzo dobra inwestycja. Nichts wird verloren gehen. Nic się nie straci. Sondern der Herr Jesus wird dieses anvertraute Gut bewahren. Pan Jezus to, co ja mu powierzyłem, Pan Jezus to zachowa. To, co ja mu zawierzyłem, to Pan Jezus to zachowa. Auf jenen Tag. Do owego dnia. Ja, jener Tag, das ist so ein Ausdruck, den benutzt Paulus öfter. To wyrażenie, owy dzień, jest to wyrażenie, którego Paweł częściej używa. Was soll er bedeuten? Co to oznacza? Man sieht das sehr schön in 2. Thessalonicher 1. Bardzo ładnie to możemy zobaczyć 2. Tesaloniczan, 1. rozdział. Vers 10. 10. wiersz. Wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. Und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. I być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Das ist jener Tag, der Tag seiner Erscheinung in Herrlichkeit. To jest ten owy dzień, czyli ten dzień jego objawienia w mocy i chwale. Und Paulus sagt, dann wird alles gesehen werden, was wir aus Liebe zum Herrn getan haben. I Paweł mówi, że w tym momencie, gdy wszystko będzie widzialne, co uczyniliśmy z miłości do niego, dann wird es Belohnung geben. To wtedy będzie ta nagroda. Und der Herr wird nichts vergessen haben. A Pan niczego nie zapomni. Und jetzt kommt er wieder zurück auf seinen Freund Timotheus. I teraz on znowu wraca do swojego przyjaciela Tymoteusza. Jetzt sagt er, Vers 13, halte fest das Bild gesunder Worte. I mówi w 13 wierszu, wzoruj się albo trzymaj się zdrowej nauki. Er sagt jetzt, Timotheus, weißt du, ich habe jetzt erklärt, wie viel diese Botschaft mir wert ist. I mówi, Tymoteuszu, ja ci teraz wyjaśniłem, jak cenne jest dla mnie to poselstwo. Aber jetzt bist du dran. Ale teraz twoja kolej. Und ich finde es äußerst interessant, was Paulus ihm hier sagt. I dla mnie jest to szczególnie ciekawe, co Paweł mu teraz mówi. Bevor wir den Vers anschauen, vielleicht denken wir einen Moment nach. Zanim zaczniemy rozważać ten wiersz, pomyślmy. Womit hätten wir gerechnet? Z czym byśmy się teraz liczyli? Czego byśmy się spodziewali? Alle in Asien haben sich von Paulus abgewandt. Wszyscy w Azji odwrócili się od niego. Gerade da, wo das Evangelium so einen Siegeszug hatte. Właśnie wtedy, gdy ta Ewangelia święciła taki triumfalny pochód. Paulus selbst war im Gefängnis. Sam Paweł był w więzieniu. Die Verfolgung gegen Christen wurde schärfer. Prześladowanie chrześcijan wzmagało się. Hätte man nicht erwartet, dass Paulus jetzt sagt, Timotheus, wir müssen das irgendwie anders machen. Nie spodziewalibyśmy się raczej tego, że Paweł powie, Tymoteuszu, musimy coś tutaj zmienić. Weißt du, wir müssen die Botschaft so ein bisschen abändern. To poselstwo musielibyśmy tak trochę dostosować może. Vielleicht müssen wir sie schmackhafter machen, dass sie besser ankommt. Może powinniśmy je upiększyć, aby chętniej było lepiej przyjmowane. Vielleicht müssen wir Spitzen rausnehmen, wo sich jemand dran stoßen könnte.
Może musielibyśmy wziąć jakiś piękny budynek, na którym by się można było oprzeć. Und vielleicht müssen wir einfach auch neue Methoden benutzen. I może musielibyśmy wprowadzić jakieś nowe metody. Vielleicht auch etwas mehr mit außerbiblischem Wissen arbeiten. Może też zacząć z jakąś wiedzą pozabiblijną, coś to tłumaczyć. Irgendwie die Sache attraktiver machen. W jakiś sposób w każdym razie uatrakcyjnić tą rzecz. Und wisst ihr was, von alledem sagt Paulus kein Wort. I wiecie co? O tym wszystkim Paweł nie wspomina ani słowa. Er sagt überhaupt nicht, wir müssen die Botschaft ändern. On kompletnie nie mówi tutaj, musielibyśmy zmienić to poselstwo. Im Gegenteil, er sagt, halte fest. Przeciwnie, on mówi, wzoruj się. Wzoruj się albo trzymaj się zdrowej nauki. Ja, ich finde das wunderschön, wenn man, wenn das, was man hat, die Wahrheit ist, dann braucht man nur festhalten. I to jest piękna rzecz. Jeśli to, co się ma, jeśli to jest ta prawda, to tylko trzeba się jej trzymać. Bei Philadelphia war das auch so, ja, halte fest, was du hast. W Filadelfii było tak samo. Trzymaj się tego, co masz. Hier sagt Paulus konkret, halte fest das Bild gesunder Worte. Trzymaj się słów, czy obrazu zdrowej nauki, albo zdrowych słów, właściwych słów. Dieses Bild gesunder Worte spricht von der Gesamtheit der christlichen Lehre. Ta zdrowa nauka to jest taki obraz całej tej chrześcijańskiej nauki. Und es bedeutet so viel wie Form oder Umriss. I to oznacza jak taki zarys, czy obrys tego, forma tego. Und ich glaube, es bedeutet, dass wir die Wahrheit festhalten sollen in der Form, in der Gott sie uns gegeben hat. I ja myślę, że tutaj chodzi o to, że mamy się trzymać tej prawdy, tej nauki w tej formie, w jakiej Bóg nam to podał. Das heißt in Form des inspirierten Wortes. To oznacza w postaci inspirowanego słowa. Ja, vielleicht sagst du, wie denn sonst? Może powiesz, no, w jaki sposób? Viele haben gedacht, die beste Art und Weise, die Wahrheit festzuhalten, ist, dass man Glaubensbekenntnisse verfasst. Wielu myślało, że najlepszą formą może będzie wyznania wiary spisywać. Das heißt, man formuliert die Wahrheit mit seinen eigenen Worten. To znaczy, że będziemy tą prawdę formułowali własnymi słowami. Aber was Paulus sagt ist, nein, wir müssen die Wahrheit festhalten in ihrer ursprünglichen Form. Ale nie, Paweł mówi, mamy trzymać się formy w jej pierwotnej formie, treści. Ja. Bin sehr glücklich darüber, dass wir einfach nur festhalten brauchen. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że po prostu musimy tylko się tej zdrowej nauki trzymać. Die Wahrheit wird nicht weiterentwickelt. Że ta prawda nie jest dalej rozwijana. Sie braucht nicht weiterentwickelt werden. I ona nie potrzebuje być dalej rozwijana. Und wenn man es versuchen würde, würde man sie nur zerstören. A gdybyśmy próbowali ją rozwijać, to tylko byśmy ją zniszczyli. Judas nennt das so schön in Judas Vers 3. Den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Juda mówi to pięknie w swoim liście w trzecim wierszu o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ja, das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast. Ta zdrowa nauka, którą ode mnie usłyszałeś. No jetzt guck mal nicht hin, wie es weitergeht. I teraz nie patrzmy, jak będzie, co się będzie dalej działo. Was meint ihr, was Paulus jetzt sagt, wie man das machen kann? I jak myślicie, co teraz Paweł powie, w jaki sposób to uczynić? Wie kann man das Bild gesunder Worte festhalten? W jaki sposób trzymać się tej zdrowej nauki? Ich hätte gedacht, mit einem guten Gedächtnis. Na przykład mieć dobrą pamięć. Ja. Aber Paulus sagt, im Glauben und Liebe. Ale Paweł mówi, żyjąc w wierze i w miłości. Die christliche Wahrheit muss man mit dem Herzen aufnehmen. Tą chrześcijańską prawdę trzeba przyjąć sercem.
Natürlich benutzen wir den Verstand, den Gott uns gegeben hat. Oczywiście używamy rozumu, który Bóg nam dał. Aber der Verstand ist nur die Türe. Ale ten rozum jest tylko drzwiami. Und dann muss die Botschaft durch den Verstand in das Herz gehen. I to poselstwo przez rozum musi wejść do serca. Und da ist unser Glaube beteiligt. I nasza wiara bierze w tym udział. Der Glaube sagt, wenn Gott das sagt, dann stütze ich mich darauf. Wiara mówi, jeśli Bóg tak powiedział, to ja się tego trzymam. Aber was hat das mit Liebe zu tun? Ale co ma to wspólnego z miłością? Bei Mathematik ist das anders. Jeśli chodzi o matematykę, to ma się ta rzecz inaczej. Wenn ich Mathematik lernen will oder Physik, da hilft mir Liebe nicht weiter. Jak chcę się nauczyć miłość, matematyki czy fizyki, to miłość nie za bardzo mi pomoże. Aber die christliche Wahrheit wird aufgenommen in Liebe. Ale chrześcijańska prawda jest przyjmowana w miłości. Und vor allen Dingen festgehalten in Liebe. A przede wszystkim trzymana jest w miłości. Ja. Sie muss einen wirklichen Platz in unserem Herzen bekommen, das heißt uns kostbar werden. To znaczy, ona musi mieć szczególne miejsce w nas, musi być kosztowna. Und dann sagt Paulus in Vers 4, also ich sollte noch dabei sagen, in Glauben und Liebe, jetzt steht da wieder, die in Christus Jesus sind. I dodane tu jest, które są w Chrystusie Jezusie. Er kommt wieder zurück auf die Person. I znowu wraca do osoby. Ob es die Errettung ist, oder die Gnade, oder das Bild gesunder Worte oder Glaube und Liebe, alles ist in dem Herrn Jesus. Wszystko, czy zbawienie, czy właśnie miłość, czy Ewangelia, wszystko jest w Chrystusie Jezusie. Und dann sagt er, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż. Ich benutze mal ein anderes Wort dafür. Ich nenne es einfach mal den Schatz. I tutaj można to określić innym słowem jako skarb. Er sagt Timotheus, eine ganze Weile habe ich diesen Schatz getragen. I innymi słowami mówiąc, zwraca się do Tymoteusza, słuchaj Tymoteuszu, ten skarb przez pewien czas ja niosłem. Ja, ich war dieser Herold und Apostel. Ja byłem tym zwiastunem i apostołem. Aber ich bin nicht mehr lange da. Ale nie zostało mi już dużo. Und jetzt bist du dran, Timotheus. I teraz ty przejmujesz to. Was wirst du machen mit diesem Schatz? I co ty uczynisz z tym skarbem? Dieser Schatz hat unglaublichen Wert. Ten skarb ma ogromną wartość. Und du musst ihn behalten für dich und weitergeben an die nächste Generation. I musisz ją, ten skarb zachować dla siebie i dla kolejnego czy kolejnych pokoleń. Vielleicht werden wir das noch sehen später in Kapitel 2, Vers 2, da steht. Vertraue es treuen Leuten an, die auch andere lehren können. I to też widzimy jeszcze raz powtórzone w drugim rozdziale, drugim wierszu. Przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Das ist der christliche Staffellauf. To jest ten chrześcijański bieg sztafetowy. Ja. Das ist eine sehr spannende Situation, wenn die beiden Läufer einer Staffel parallel laufen und den Stab übergeben. To jest w tym biegu ten najciekawszy moment, gdy ta pałeczka jest przekazywana od jednego do drugiego. Der neue Läufer darf nicht zu früh loslaufen und nicht zu spät. Ten, który zaczyna, będzie przyjmował tą pałeczkę, nie może zacząć biec ani za wcześnie, ani za późno. Und er darf den Stab nicht fallen lassen. I nie może pozwolić, by ta pałeczka w czasie przekazywania upadła. Und der erste Läufer muss bereit sein, den Stab weiterzugeben. A ten pierwszy, który biegnie, musi być gotowy, by tą pałeczkę przekazać. Aber der neue Läufer muss auch bereit sein, den Stab aufzunehmen. Ale ten drugi też musi być gotowy, by ją wziąć. Und Timotheus war so ein neuer Läufer. I Tymoteusz był tym drugim właśnie biegaczem. Ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht ungefähr 40. Nie wiem, ile lat miał tutaj, może około 40. Und vielleicht ist das jetzt mal eine besondere Botschaft für Brüder zwischen 25 und 50.
I może to jest szczególnego rodzaju poselstwo dla braci, powiedzmy w wieku 25 do 50. Die ältere Generation, die uns jetzt noch hilft, wird nicht immer da sein. To starsze pokolenie, które w tej chwili nam pomaga, nie będzie ciągle wśród nas. Und wenn der Herr euch noch hier lässt, uns noch hier lässt, dann ist die Frage, was machen wir mit diesem Stab? I gdy Pan nas tutaj jeszcze zechce zostawić, to pytanie jest, co my, co nasze pokolenie z tą pałeczką uczyni? Haben wir den fest in der Hand? Czy będziemy trzymali mocno tą pałeczkę w ręce? Haben wir ein Bild gesunder Worte? Czy ten obraz, czy ta zdrowa nauka, czy to zachowamy, zatrzymamy? Haben wir den Glauben und die Liebe, um das festzuhalten? Czy tą wiarę i miłość będziemy potrafili zatrzymać? Und um das weiter zu vermitteln. Aby też to dalej przekazać? Es hat einmal jemand gesagt, jede Generation muss die Wahrheit wieder neu entdecken. Und formulieren. Ktoś powiedział kiedyś, że każde pokolenie musi prawdę na nowo poznać i zdefiniować. Oder vermitteln. Czy też odkryć i przekazać. Ja. Wir haben eine Verantwortung. Mamy odpowiedzialność. Und Paulus sagt jedem persönlich, bewahre das schöne anvertraute gut. I Paweł mówi do każdego osobiście, tego co ci dobrego powierzono, zachowuj to, strzeż to. Ich denke, es ist im Wesentlichen dasselbe wie das Bild gesunder Worte. Myślę, że co do zasady to jest to samo, co mieliśmy w 13 wierszu, ta zdrowa nauka. Nur, dass es bei dem Bild mehr um die Form geht, ja, im inspirierten Wort Gottes. Ale tutaj, jeśli mówimy o tym obrazie tego dobrego, co ci powierzono, to jest właśnie to Słowo Boże, obraz. Und bei dem anvertrauten Gut mehr um den Wert. I tu chodzi to, co ci powierzono, chodzi o wartość tego. Und jetzt sagt Paulus uns wieder, wie wir das machen können. I Paweł znowu nam mówi, w jaki sposób to możemy uczynić. Und das kann uns wieder erstaunen. I znowu nas to zadziwia. Er sagt nicht durch Intellekt oder durch harte Arbeit. I nie mówi przez własny intelekt czy ciężką pracę. Obwohl diese Dinge nicht verkehrt sind. Choć i to jest nam potrzebne, czy nie jest to złe. Aber er sagt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ale mówi przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Anders geht es nicht. W inny sposób nie da się. Es geht nur dadurch, dass der Geist Gottes uns die Wahrheit wertvoll macht. Tylko jest to możliwe w ten sposób, że Duch Święty, Duch Boży sprawi, że ta prawda będzie cenna dla nas. Und dafür hat Gott uns dieses gewaltige Vorrecht gegeben. I Bóg nam dał ten potężny przywilej do tego, dass eine göttliche Person in unserem Herzen wohnt, że ta boska osoba mieszka w naszych sercach, die uns die Reichtümer des Herrn Jesus zeigt, która nam pokazuje bogactwa Pana Jezusa. Ja, so wie der Knecht Abrahams, der bei Rebekkas Familie ankam, tak jak i ten sługa Abrahama, gdy on przyszedł do tej rodziny Rebeki, und man wollte ihm eine gute Mahlzeit anbieten. I gdy chciano zaoferować mu dobry posiłek, und er sagte, nein, 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 ich muss euch erstmal was erzählen. Und dann packte er die Schätze aus, die etwas zeigten von dem Reichtum Isaaks. To powiedział, nie, 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 najpierw chcę załatwić pewną sprawę i coś wam powiedzieć. I pokazał, czy wypakował wszystkie skarby, które pokazywały wielkość, bogactwo Izaaka. So zeigt uns der Heilige Geist die Schönheiten des Herrn Jesus. I w taki podobny sposób właśnie Duch Święty pokazuje nam te wspaniałości Pana Jezusa. Und der Herr hat selber gesagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, weil dann dieser Sachwalter kommt und euch die Wahrheit aufschließt. I Pan Jezus sam to mówi, dobrze jest dla was, abym ja odszedł, bo wtedy przyjdzie ten pośrednik, czy ten orędownik. Aber das heißt natürlich auch, dass wir das Fleisch richten müssen. Ale to też oznacza, że musimy to nasze ciało osądzać. Wenn bei mir Dinge sind, die Gottes Willen widersprechen. Jeśli u mnie są rzeczy, które przeciwstawiają się Bożej woli, dann behindert das den Heiligen Geist. To wtedy to przeszkadza Duchowi Świętemu. Er kann mich nicht einführen in die Schönheiten des Wortes. On nie jest w stanie mnie wtedy wprowadzić w te wspaniałości słowa. Da muss ich erst bekennen und das ausräumen.
to najpierw muszę wyznać i posprzątać swoje życie. Und dann kann ich weiter entdecken. I wtedy będę zdolny dalej odkrywać. Und festhalten. I zachowywać. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Das freut mich auch so sehr, da steht nicht, der uns besucht. I to mnie cieszy, że tu nie jest napisane Duch Święty, który nas odwiedza. Ja, der von Zeit zu Zeit mal kommt. Który zjawia się od czasu do czasu. Nein, er wohnt dauerhaft in dem Gläubigen. Nie. On mieszka w wierzącym. Ich hoffe, der Herr kann uns ermutigen, dass wir das schöne anvertraute Gut schätzen und festhalten. Myślę, że Pan może nas dodać nam siły do tego, abyśmy to zachowywali, to co nam powierzono. Die Zeit ist fast um, aber ganz kurz noch zu Onesiphorus. Nasz czas praktycznie dobiegł końca, ale jeszcze kilka słów o Onesiforze. Paulus sagt in Vers 15, du weißt, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. W 15 wierszu Paweł mówi, wiesz, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. Wir haben das schon erwähnt. Paulus hatte lange in Ephesus gearbeitet. Już to wspominaliśmy, że Paweł długi czas pracował w Efezie. Die ganze Industrie der silbernen Diana-Tempel war zerstört worden, geschwächt worden. Ten cały przemysł, który tam był, a związany był z tą świątynią, został zniszczony. Und es heißt einmal, alle, die in Asien sind, haben das Wort gehört. I to oznacza, że wszyscy, którzy byli w tej Azji Mniejszej, słyszeli słowo. Und jetzt hatten alle in dieser römischen Provinz Asien sich, oder Kleinasien, sich abgewandt. I teraz wszyscy, którzy byli w tej rzymskiej prowincji, w tej Azji Mniejszej, odwrócili się. Nicht vom Herrn, aber von Paulus. Nie od Pana, ale od Pawła. Von dem, der ein himmlisches Christentum verkündigte. Od tego, który głosił to niebiańskie chrześcijaństwo. Und darunter waren auch Phygelus und Hermogenes. Wśród nich byli też Phygelos i Hermogenes. Wir wissen nicht, wer das war, aber Timotheus wusste das. Nie wiemy, kim oni byli, ale Tymoteusz znał ich, Tymoteusz wiedział. Wahrscheinlich waren es Gläubige, die immer noch geschätzt wurden in Asien. Może byli to wierzący, którzy byli bardzo cenieni w tym rejonie. Und selbst sie hatten sich abgewandt. I nawet oni się odwrócili. Und jetzt spricht Paulus ganz plötzlich in Vers 16 von Onesiphorus. I teraz nagle Paweł zmienia temat i mówi o Onesiforze. Man fragt sich warum. Można by zapytać dlaczego. Der Herr gebe seinem Haus Barmherzigkeit. Niech Pan okaże miłosierdzie jego domowi. Denn er hat mich oft erquickt. Bo mnie często pokrzepiał. Und sich meiner Kette nicht geschämt. A więzów moich się nie wstydził. Seht ihr, hier war so ein Mann, der schämte sich nicht des Evangeliums. Był człowiek, który nie wstydził się Ewangelii. Auch nicht dessen Dieners Paulus. Nochmal. Er schämte sich auch nicht des Dieners des Evangeliums. I on nie wstydził się tego sługi Ewangelii. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Ale będąc w Rzymie, szukał mnie i znalazł. Ich glaube, das war keine einfache Aufgabe. Myślę, że nie było to proste zadanie. Es gab sicher tausende von Gefangenen in Rom. Z pewnością było tysiące więźniów w Rzymie. In verschiedenen Gefängnissen. W przeróżnych więzieniach. Und ich glaube nicht, dass man freundlich war zu einem Onesiphorus, der kam und sagte, ich suche einen Gefangenen hier. I myślę, że nie byli ludzie przyjaźni nastawieni do Onesiphora, który chodził i mówił, że szukam kogoś. Ich bin mit ihm befreundet. Jestem zaprzyjaźniony z pewnym więźniem. Ich glaube an denselben Christus. I wierzę w tego samego Chrystusa. Aber der Onesiphorus, der hat das getan. Ale Onesifor to właśnie uczynił. Und er fand mich. I znalazł mnie. Ich glaube, er hat keine Ruhe gegeben, bis er endlich den Paulus gefunden hatte. Nie miał spokoju do tego momentu, aż znalazł Pawła. Und er hat ihn erquickt. I pokrzepił go. Wie schön ist das, wenn Gläubige sich gegenseitig erfrischen können. Jakże to jest wspaniałe, gdy wierzący wzajemnie mogą się pokrzepiać. Wir wissen nicht viel über Onesiphorus. Nie wiemy za dużo o Onesiforze. Vielleicht hatte er keine Gabe. Może nie miał jakiegoś daru wielkiego. Aber er hat den Paulus erquickt. Ale pokrzepił Pawła.
Er war da zur richtigen Zeit. Był we właściwym czasie. Und er hat ihn erfrischt. I pokrzepił go, ożywił go. Man fragt sich jetzt, warum spricht Paulus von Onesiphorus plötzlich? I można by sobie zadać pytanie, dlaczego nagle Paweł mówi o Onezyforze? Und ich freue mich sehr über die Antwort auf diese Frage. I bardzo cieszę, albo dużo radości mi sprawia odpowiedź na to pytanie. Wisst ihr, Paulus hatte gerade den dunklen Hintergrund gezeigt. I Paweł właśnie pokazał to ciemne tło. Ja, alle haben sich abgewandt. Wszyscy się odwrócili. Sie schätzen dieses anvertraute Gut nicht mehr. Nie cenili tej zdrowej nauki, tego co powierzono. Und jetzt sagt er, aber doch nicht alle. Ale mówi, ale nie wszyscy. Da gab es diesen Onesiphorus. Był ten Onezyfor. Und der hat festgehalten und der hat sich nicht geschämt. I on trzymał się tego, on się nie wstydził. Und übrigens, der kam genau aus dieser Region Asien. I poza tym on też pochodził dokładnie z tego samego regionu Azji. Paulus sagt nämlich, und wie viele in Ephesus diente, weißt du am besten. I Paweł mówi, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. Wir wissen das ja aus dem ersten Brief, dass Timotheus in Ephesus gelebt hatte eine Weile. I też wiemy z pierwszego listu, że Tymoteusz przez pewien czas mieszkał w Efezie. Kapitel 1, Vers 3. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Vielleicht kann der Herr uns ermutigen, dass wir in Onesiphorus werden. Oby Pan nas pokrzepił, abyśmy byli takimi jak Onezyfor. Dass wir dienen, da wo wir sind. Abyśmy służyli, abyśmy byli tymi, dass wir uns nicht schämen. Abyśmy się nie wstydzili. Dass wir Erquickung bringen. Abyśmy przynosili to pokrzepienie. Und dass wir bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. I abyśmy byli gotowi płynąć pod prąd. Wenn alle sich abwenden. Gdy wszyscy się odwrócą. Dass wir dann festhalten. Abyśmy trzymali się mocno. Und es wird eine Belohnung geben. I będzie nagroda. Darauf spielt Paulus an in Vers 18. O tym mówi Paweł w 18 wierszu. Da haben wir nämlich wieder jeden Tag. I tu znowu mamy ten owy dzień. Der Tag der Erscheinung in Herrlichkeit. Ten dzień objawienia się Pana w chwale. Und Paulus sagt, der Herr gebe ihm von Seiten des Herrn Barmherzigkeit, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. Brauchen wir denn dann noch Barmherzigkeit? Czy wtedy potrzebujemy tego miłosierdzia? Wisst ihr, ich glaube, dass selbst die Belohnung, die der Herr dann gibt, to ta nagroda, którą Pan nam da, ein Zeichen seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit sein wird. Będzie znakiem Jego miłości i Jego miłosierdzia. Ja, ich hoffe, dass diese paar Gedanken uns Mut machen können. I myślę, że tych kilka myśli może dodać nam odwagi. Dass wir den Schatz, den wir bekommen haben, wertschätzen. Abyśmy ten skarb, który otrzymaliśmy, abyśmy go cenili. Und dass wir bereit sind, wie Onesiphorus, und zu identifizieren mit dem, was den Herrn betrifft. I abyśmy potrafili się identyfikować z tym, co się dotyczy Pana. Ja, dass wir festhalten in Liebe und Glauben. Abyśmy trzymali, zachowywali w miłości i wierze. Und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. I przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Tak. Dziękuję. Pomodlimy się jeszcze na koniec. Panie Jezu, Tobie pragniemy dziękować za Twoją łaskę, za Twoją miłość, którą Ty nam okazałeś. Wiemy, ile Ciebie to kosztowało i chcemy Cię prosić, abyśmy, tak jak mogliśmy to czytać, mogliśmy to rozważać, abyśmy też potrafili zachowywać to, co Ty nam powierzyłeś. Abyśmy się okazali jako Ci dobrzy słudzy. Chcemy Cię prosić o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo i chcemy Cię prosić, abyś Ty nas zachowywał, abyś Ty nas prowadził, abyśmy nigdy nie upadali, abyśmy pamiętali, komu zawierzyliśmy i jak wiele Ci zawdzięczamy. Panie Jezu, prosimy Cię, byś Ty nas zachowywał. Dziękujemy Ci za tę chwilę teraz, za to, że Ty nas pokrzepiałeś Twoim słowem i chcemy Ci się polecać
jeszcze na ten wieczór i na również na ten czas, jaki Ty nam zechcesz darować. Amen. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do następnego razu.